przywiązanie do tradycji instrukcyjnych oznaczałoby przywiązanie do zasad postępowania, które znamy z poprzednich pokoleń, do sięganie do tych obyczajów, które jako zakorzenione w polskiej mentalności oznaczały gotowość do walki zbrojnej. To jednak nie znaczyło, że powstania trzeba organizować za wszelką cenę i w każdych okolicznościach. Wbrew wielu mało zasługującym na uwagę tekstom publicystycznym, nie na tym polegały przecież tradycje polskich insurekcji, nie na tym polegały polskie powstania. Kiedy mówimy o Solidarności, musimy zwrócić uwagę na istnienie pewnego rodzaju dwóch środowisk, oczywiście mówiąc o tym w dużym uproszczeniu, które różniły się stosunkiem do komunistów. Jedno ze środowisk traktowało komunistów jako przeciwników. Drugie, to właśnie przywiązane bardziej do tradycji insurekcyjnych, traktowało ich jako wroga, niepodległości, jako ludzi, którzy można powiedzieć kwalifikują się nie tylko do tego, aby nazywać ich czerwonymi tyranami, ale również zdrajcami narodu. To jest kwestia stosunku do rodowodu władzy komunistycznej i do tego, czym był PRL jako taki. W jednym z tekstów poświęconych młodemu Adamowi Michnikowi, Jan Skórzyński, pisał tak o jego stanie patrzenia na władzę PRL w latach 60. Cytuję, był w opozycji wobec władzy PZPR, ale uważał, że spór z Gomułką jest w jakiejś mierze sporem w rodzinie. Opozycja ta oznaczała więc niezgodę na realny PRL-owski socjalizm w imię socjalizmu idealnego. Ta postawa jeszcze długo będzie wytyczać myślenie dawnych walterowców, o których też Skórzyński pisał. Ja nie mówię, że te osoby akurat wyczerpują całość takiego myślenia, ale to się pojawiło w roku 80, że były wyraźnie dostrzegalne różnice pomiędzy tymi, którzy komunizm chcieli naprawiać, a tymi, którzy uważali, że nie wolno tracić z perspektywy myślenia być może odległego, ale jednak o pełnej niepodległości, której podporządkowane powinny być właściwie wszystkie działania. Do ostrożności wzywali między innymi środowiska, które funkcjonowały na Zachodzie, środowiska emigracyjne, które w pewnym sensie też były środowiskami emigracji insurekcyjnej, można powiedzieć. Warto pamiętać, że poglądy o konieczności samoograniczenia postulatów znalazły wsparcie w niepodległościowej emigracji niemalże w każdym wymiarze. Tylko nieliczni ludzie, tacy jak Józef Mackiewicz, byli krytyczni wobec Solidarności jako ruchu jedynie ulepszającego komunizm, a nie wprost dążącego do jego obalenia. Większość emigracyjnych środowisk, tyleż osadzonych w tradycji piłsudczykowskiej, jak i w tradycji narodowej, wzywało do powściągliwości, bo wszystko było osadzone w obawach przed sowiecką interwencją. Paryska kultura wręcz nawoływała do unikania postulatów, które jak na Węgrzech w 1956 roku czy w Czechosłowacji uruchomić mogłyby mechanizm zbrojnej interwencji sowieckiej. Taki pogląd zarówno wyrażał Jerzy Giedroyć, jak i środowiska narodowców, w tym historyczny przywódca Stronnictwa Narodowego Tadeusz Bielecki, który mówił w ten sposób. Myślę, że jeżeli Kania otrzyma w karbach swoich stalinowców, a Wałęsa swoich rewolucjonistów, nie powinno być inwazji. Do tych sporów za chwileczkę jeszcze powrócę, natomiast chciałbym podkreślić, że kiedy mówimy o tradycjach Solidarności, musimy mówić o zwykłych ludziach. To jest
w pełni stwierdzenie, pod którym w pełni bym się podpisał, że musimy pamiętać, że to ludzie tworzyli Solidarność i nie tylko ludzie z elit kierowniczych, ale te miliony zwykłych robotników, zwykłych Polaków. Kiedy mamy do czynienia ze społeczeństwem z lat 70. i 80., musimy pamiętać o tym, że w ogóle tradycje insurekcyjne były w tym społeczeństwie głęboko osadzone. Nie doceniamy tego dzisiaj, ale nawet szkoły uczyły wówczas w PRL-u, uczyły przywiązania do myśli powstańczej. Oczywiście nie było tam miejsca na to, żeby mówić o Legionach Piłsudskiego i o samym Piłsudskim, no bo to była reakcja. Ale te wcześniejsze powstania, kościuszkowskie, styczniowe, listopadowe, to były powstania, które celebrowano. Oczywiście. Po to tylko komuniści to celebrowali, żeby podjąć próbę zawłaszczania tych tradycji. Ale miało to posmak ahistorycznych gadżetów bardzo często. Czyli Kościuszko był patronem berlingowców z pierwszej dywizji z 1943 roku. Wykorzystywano hasło żywioł i bronią jako nawiązanie do Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego. Orzeł bez korony czy hasło za wolność waszą i naszą ze sztandarów Bema były wprowadzane do historycznej świadomości na podobnej zasadzie jak państwowe odznaczenia dla powstańców śląskich i wielkopolskich z inicjałami Krajowej Rady Narodowej czy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Więc było to dosyć prymitywne, więc przy odrzuceniu tych dodatków, które były próbą przeinterpretowania części wydarzeń związanych z historią powstań z XIX wieku, czy powstań śląskich, czy wielkopolskiego, mieliśmy tak naprawdę do czynienia ze spokojną edukacją ku czci przynajmniej części z powstańców, na których walce wychowywało się przecież pokolenie Kolumbów, trochę wcześniej. Wychowywanie w rodzinach z niestarymi wówczas jeszcze żołnierzami Polski walczącej, z pamięcią o ofiarach Katynia, było często naturalnym uzupełnieniem i korektą tego, co publicznie mówiono w szkole i w mediach. Więc nawet mimo strachu przed wizją, jaka funkcjonowała w tym pokoleniu dotkniętym klęską, strachu przed powieleniem daniny krwi, często to miało wyraz taki, że żołnierz AK mówił, właśnie nie mówił o swoich tradycjach, ale syn wiedział, że ojciec był waka, tylko nie chce o tym mówić, więc on tym bardziej poszukiwał wiedzy o tym, co wtedy się działo. Więc myślę, że dla oceny tych tradycji insurekcyjnych w Solidarności ważne jest pokazanie, podkreślenie tego, że te tradycje były po prostu obecne w polskim społeczeństwie. W tym kontekście można opowiedzieć historię później już zaakceptowanego jako hymn Solidarności, historię hymnu, który został napisany przez Jerzego Narbuta, melodię do niego skomponował Stanisław Markowski. Tam są słowa, które stały się powodem pewnego incydentu. Te słowa to: a jeśli ktoś nasz polski dom zapali, to każdy z nas gotowy musi być. Bo lepiej, byśmy stojąc umierali, niż mamy klęcząc na kolanach żyć. Stanisław Markowski mówił o tym, że to się wzięło i melodia, i sam tekst na niego oddziaływał nieprzypadkowo. Mówi o tym tak: w moim rodzinnym domu w Częstochowie często śpiewało się różne pieśni patriotyczne i zapewne dlatego melodia Solidarnych ma podobną w sobie buńczuczność i nieco nostalgię. Nie jest to piosenka lekka, lecz pieśń na trudne czasy, mobilizująca do walki. Zresztą Jerzy Narbut przypominał, że ona powstała, tekst sam powstał w atmosferze właśnie napięcia, kiedy nie było wiadomo, co się za chwilę stanie. To napięcie dzisiaj o tym zapominamy, mówimy o karnawale, mówimy o...